Drodzy panowie, na poważnie, ale tak na poważnie, czyli z jajem. Kochani, chcę wam powiedzieć, że każdy z nas jest potencjalnym posiadaczem rogów. To znaczy, każdy ma zalążek i albo ten zalążek się rozwinie w pełnoprawne rogi, albo się rozwinie w coś innego. I dlatego, panowie, tak między nami, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Rogi jest to wynik lęku. Jeżeli facet boi się, że mu kobieta dorobi rogi, to zaczyna się bać. A jak się zaczyna bać, to wydziela coś takiego, jak podchodzisz do psa i się boisz, to ten pies wie, że może cię ugryźć. Podobnie jak podchodzisz do kobiety i wydzielasz taki specyficzny aromat, że się boisz, że ona ci może doprawić rogi, to bardzo szybko te rogi ci urosną. Czemu? Ponieważ kobieta marzy o wyjątkowym facecie, czyli o facecie przede wszystkim odważnym. Natomiast jeżeli facet się boi czegokolwiek, a jeżeli w szczególności jak się boi tego, że nie jest najlepszy, no to wtedy jest zupełnie przeciętnym i jak kobieta znajdzie trochę mniej przeciętnego faceta, to wtedy jest nim bardziej zainteresowana niż tym bardzo przeciętnym, ponieważ kobiety szukają wyjątkowych samców, a jeżeli wyjątkowy samiec się okazuje bardzo szybko, że on jest wyjątkowo tchórzliwy i wyjątkowo się obawia tego, że nie jest najlepszy, to ma rację. A jak samiec ma rację, że nie jest najlepszy i jak samiec wydziela jeszcze ten zapach, no to kobiecie to przestaje odpowiadać bardzo szybko. I dlatego, panowie, jeżeli boicie się, że kobieta was może zdradzić, to w takim razie to znaczy, że to nie jest bez powodu. Wesołych świąt, wesołych świąt.